Pierwsze pytanie. Przez 4 miesiące brałam wizany. Miesiąc krwawiłam, czułam się bardzo źle. Przerwałam leczenie i wróciły silne biegunki. Co można brać oprócz wizany? Oprócz wizany można zastosować terapię żywieniową. Można brać tabletki antykoncepcyjne, z tym, że ważne jest, żeby brać je bez przerw. Można brać, i co uważam, że jest lepsze, bo tabletka antykoncepcyjna ma też komponentę estrogenną, która może pobudzać ogniska do wzrostu. To nie jest jeszcze do końca zbadane, ale teoretycznie ma taką możliwość, czyli część progestogenna hamuje wzrost, część estrogena pobudza wzrost. Także no, jeżeli tabletka antykoncepcyjna, to na pewno bez przerw. Są też inne gestageny, które można brać. Czy zmiany w węzłach chłonnych pod pachą mogą być również związane z endometriozą? Mogą być, teoretycznie. Endometrioza może być wszędzie. Są nawet doniesienia, że znaleziono w oku, w wątrobie, niemalże w każdym narządzie. Ważna jest klinika. Jeżeli są to bóle, które pojawiają się tylko przy miesiącce w tej okolicy, jest to bardzo możliwe, że to jest endometrioza. Choć muszę przyznać, że rzadka sprawa. Czy to prawda, że endometrioza wynika z niedoboru seleny i cynku? Tak, są nawet ciekawe badania weterynaryjne u krów i niejednokrotnie jest tak, że selen i cynk jest standardowo suplementowany, żeby nie wystąpiła endometrioza u krów. Jeżeli chodzi o selen, selen również hamuje tworzenie naczyń, co jest dowiedzione, o czym dzisiaj wspominałem. Także jak najbardziej suplementacja tych dwóch pierwiastków jest sensowna. Czy możliwa jest ciąża, gdy jajnik i jajowód są po różnych stronach? Teoretycznie tak. Widzieliście dzisiaj, jak ten jajowód wyglądał i te strzępki. Te strzępki były strasznie długie. One ruszając łapią komórkę jajową. Teoretycznie mogą złapać również, jeżeli jest trochę płynu, komórkę jajową z drugiej strony. Choć żadnej literatury na ten temat, szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem, ale teoretycznie jest możliwe. Czy długo trzeba stosować posty, aby uzyskać efekty? Uważam, że efekt taki pierwszy przy leczeniu jest przynajmniej po tygodniowym poście. Można zrobić 2, można zrobić 3 tygodnie, w zależności też jaka masa ciała jest. Im większa, tym można dłużej stosować taki post. Później ważne, żeby utrzymać ten efekt, żeby przynajmniej raz w tygodniu zrobić sobie też post. Niekoniecznie 24 godziny, może być to post 16-godzinny. Czy przy endometriozie można mieć problemy z jelitami? Jak najbardziej. Endometrioza bardzo często nacieka na jelita. Chodzi mi o częste biegunki. Było widać dzisiaj, jak otrzewna też okrywa jelita, może być podrażniona, może być w stanie zapalnym, z naczyniami. Jeżeli jelito jest podrażnione, ono może być bardziej aktywne. Dlatego też wiele kobiet ma zespół drażliwego jelita. Czy to jest podrażnienie zewnętrzne, czy efekt dysbiozy, nie wiadomo do końca. Jedno i drugie może taką nadwrażliwość powodować, ale na pewno stan zapalny w miednicy mniejszej i ogniska na jelitach mogą podrażniać jelito i powodować biegunki. Czy po wycięciu endometriozy jest większa szansa na ciążę? Zdecydowanie. Brałam 8 miesięcy wizanę, teraz od miesiąca nic. Czyli obecnie pozostaje tylko terapia żywieniowa albo tabletki antykoncepcyjne. No, już częściowo na to pytanie odpowiedziałem. Terapia żywieniowa nigdy nie zaszkodzi. W większości przypadków pomaga. Do tego tabletka antykoncepcyjna, jeżeli już, to bez przerw. Czy mając endometriozę w trzecim lub czwartym stadium są szanse na zajście w ciążę? Jest taka szansa. Jestem po 3 laparotomiach i tylko z jedną częścią jajnika.
Jest taka szansa, my czasami widzimy dość zaawansowaną endometriozę przy cięciu cesarskim. Rzadko, ale jeżeli widzimy, że jest torbiel, na przykład endometrialna, są wzrosty, są ogniska endometrialne przy cięciu cesarskim, no jakoś ta kobieta zaszła w ciążę i ta endometrioza raczej nie wytworzyła się tylko w czasie ciąży, więc zdecydowanie jest możliwe, ale tak aktywna endometrioza jest dużą przeszkodą. Czy można, jak zapobiec nawrotowi choroby po usunięciu jej przez pana? Drugie stadium. Jak zapobiec nawet po zakończeniu terapii żywieniowej? Jak zapobiec? No, zdrowo żyć. Zdrowo żyć, ruszać się, okresowe posty, sauna, wysiłek fizyczny. Organiczne pożywienie bądź wysokiej jakości, i myślę, że jest duża szansa, że do nawrotu nie dojdzie. Jeżeli dojdzie, albo coś nie tak się zrobiło, albo nie usunęło się dysbiozy jelitowej, no i wtedy by trzeba było wspomóc się rzeczywiście hormonami. 3 lata temu zdiagnozowana endometrioza. Najprawdopodobniej po krążkach antykoncepcyjnych. Nigdy wcześniej nie miałam problemów kobiecych. Pierwszy rok był okropny, od 2 lat nie potrzebuję żadnych leków przeciwbólowych, nie mam też poważnych dolegliwości. Czy to znaczy, że choroba się cofa? Bardzo możliwe. Pytanie, co mogło wpłynąć na cofanie się choroby, ale regresja choroby jest jak najbardziej możliwa. Mamy endometriozę głęboko naciekającą, zmiany były na więzadłach, sklepieniu pochwy, bóle miałam non-stop. Do tego mam adenomiozę. Jestem po 3 laparoskopach, Wizan, nie toleruję i ten lek na mnie nie działał. 6 miesięcy brałam difelelinę, od kilku lat biorę danazol. Jest to jedyny lek, który na mnie działa. Wiem, jak toksyczny jest ten lek na wątrobę, jeżeli chodzi o długoterminowe. No, ja szczerze mówiąc nie spotkałem się z terapią dłuższą niż rok i też nie polecałbym dłuższej terapii niż rok ze względu na efekty uboczne. Jest to bardzo lek agresywny. Bodajże jest zarejestrowany i dopuszczony maksymalnie do półrocznej terapii. Ale miałem pacjentki, które były rok na tym, dłuższego leczenia nie widziałem i sam bym nie polecał. Może dojść nawet do osteoporozy przy tym leku. Jak długo trzeba czekać na wizytę w Miracolo? Jeżeli chodzi o konsultacje, to niestety trochę czasu nam się wydłużyły ze względu na zainteresowanie i zajęcie w szpitalu. Poza tym na razie nie mamy takich możliwości, żeby w szybkim czasie, ale myślę, że to nie jest czas dłuższy niż 2-3 tygodnie na konsultacje. Jeżeli chodzi o leczenie operacyjne, aż tak długich czasów nie mamy, dopasowujemy się do miesiączki. I zwykle w przeciągu kilku tygodni jesteśmy w stanie zagwarantować termin. Pytania z drugiego odcinka jeszcze mamy. Dlaczego ogniska endometriozy w powłokach brzusznych pojawiają się w różnych miejscach? To jest bardzo ciekawe pytanie. Przy cięciu cesarskim dochodzi do przerwania ciągłości macicy i do kontaktu z endometrium, ze śluzówką macicy. Ona krwawi, macica na pewno trochę, dlatego my zaczęliśmy teraz stosować takie retraktory specjalne. To jest taka osłonka foliowa, którą wkładamy na powłoki brzuszne jeszcze przed nacięciem macicy, żeby nie było kontaktu z krwi endometrialnej z powłoką brzuszną. No i te komórki się rozsiewają, nie? I tam, gdzie uda im się przyczepić, tam, gdzie złapią jakieś naczynie, zaczynają się rozwijać, jeżeli mają predyspozycję do tego. I dlatego mogą być w różnych miejscach. Tam, gdzie trochę krwi z macicy przy cięciu cesarskim dotrze, tam teoretycznie
jeżeli nie dojdzie do apoptozy, jeżeli układ immunologiczny sobie nie poradzi z nimi, jeżeli utworzą się naczynia, może dojść do utworzenia ogniska endometrialnego. Czy Ovulan to dobry lek? Ja niestety z tymi nazwami polskimi nie mam wszystkich w głowie, także jakbym wiedział, co to jest za preparat, w sensie co jest w tym preparacie, jakie związki, to bym mógł odpowiedzieć na to pytanie. Czy zabieg laparoskopii można wykonywać podczas miesiączki? Teoretycznie można, choć zdecydowana większość kobiet ma u nas też histeroskopię, bo chce zajść w ciążę, więc histeroskopia jest niemalże no, niemożliwa przy miesiące z tego względu, że nic nie widać. Dlatego lepiej po miesiącu, ale samą laparoskopię zdecydowanie można to zrobić podczas miesiączki. Ciekawy mnie zastój w nerkach, o którym Pan wspominał. Jakie są tego objawy? Do zastoju w nerkach może dojść przy infiltracji moczowodów przez ogniska endometrialne. I jeżeli uciśnięty jest jajowód, to nerka, która produkuje mocz non-stop, doprowadza przez moczowody mocz do pęcherza moczowego. Jeżeli tam jest jakaś przeszkoda, to zaczyna się rozdymać. Powoduje to najczęściej bóle boku. I może doprowadzić, jeżeli jest zastój, jest zwiększone ryzyko stanów zapalnych, czyli może to być gorączka, ból boku, albo tylko ból tutaj z bocznej strony. Także można też wiele miesięcy chodzić z takim zastojem bez rozwinięcia zapalenia. Czy plastry Evra pomagają na endometriozę? Evra to jest dwuskładnikowy preparat, jeżeli dobrze pamiętam. Także też ma tą komponentę estrogenną. Czyli ma dwie komponenty. Jedną, która hamuje, druga, która wzrasta. Która przeważy, nigdy nie wiadomo. My widzimy pacjentki, które niejednokrotnie 10 lat brały antykoncepcję i rozwinęły ciężką endometriozę w tym czasie ze wzrostami, z głębokimi naciekami. Więc możliwe, że u jednego przeważy ta komponenta progestagenna, ochronna, a u jednego nie pomoże nic, a u jednego endometrioza pójdzie do przodu. Jak poprawić florę, biorąc leki zmniejszające wydzielanie kwasu? Nie wiem, czy tu chodzi o te osłonowe żołądka. Jeśli tak, to jedno drugiemu nie przeczy. I często jest tak, że po terapii żywieniowej można odstawić te leki i te objawy mijają. Czy stosowanie tamponów, a nie podpasek, ma jakikolwiek wpływ na endometriozę? Trudne pytanie. Nigdy nie widziałem żadnej literatury. Myślę, że jeżeli tampony się często wymienia, żeby nie dochodziło do zastojów w macicy, bo jeżeli z macicy krew, macica się kurczy przy miesiącu i ona wydala krew zarówno przez moczowody do brzucha, jak i przez szyjkę macicy do pochwy. Jeżeli ten odpływ do pochwy byłby utrudniony, gdyby tampon był długo w pochwie, to teoretycznie więcej krwi może dostać się do brzucha. Teoretycznie. Myślę, że jeżeli często się wymienia tampony, nie ma żadnej różnicy z podpaskami. Czy endometrioza może łączyć się z problemami z oddychaniem? Jak najbardziej. Cień na płucu. Najczęściej zdecydowanie są ogniska, które nacieczają przeponę i powodują takie dolegliwości. Jeżeli chodzi o przerzuty już dalsze przez krew, gdzieś do płuca, bardzo rzadkie sprawy, ale teoretycznie też możliwe. Jest już po 21. Zostało dosłownie kilka pytań z części drugiej i pewnie pojawiło się trochę pytań z części trzeciej. Zbierzemy i odpowiemy w takim razie w kolejnej części. Jeżeli tych pytań
uzbiera się jeszcze więcej, to zrobimy tak, że zrobimy jedno spotkanie tylko i wyłącznie z odpowiedziami na pytanie. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo prosimy o komentarze, lajkowanie, żebyśmy, to pomoże nam też szerzyć wiedzę na ten temat, trafiać do jeszcze większej ilości kobiet, które mogą mieć ten problem, którym można by było pomóc. I miejmy nadzieję, że jeszcze w takim czasie, żeby nie było przykrych powikłań spowodowanych leczeniem operacyjnym. Życzę wszystkim udanego wieczoru jeszcze i widzimy się za 2 tygodnie. Będziemy opowiadać o diagnostyce. Opowiem o laparoskopii przezpochwowej. Opowiemy o próbach diagnostyki nieinwazyjnej, czyli markery, testy Roma i inne rzeczy, które można z krwi oznaczyć. Często pada pytanie, czy to ma sens, czy to jest dokładne. Postaram się na te pytania odpowiedzieć i pokazać też jakiś film, jeszcze jeden czy dwa ciekawe z laparoskopii przezpochwowej. I dla porównania, jak wygląda diagnostyka w drodze laparoskopii klasycznej. Dziękuję jeszcze raz i życzę udanego wieczoru. Pozdrawiam.